Dobra, chciałbym dziś omówić swój aparat Instaxa 9 mini. Dałem za niego około 300 zł. Tak wygląda Instax z bliska. Tutaj się otwiera z tyłu go, a tutaj są klisze. Akurat nie ma kliszy, bo wszystkie wykorzystałem. Jednak mniej więcej, a nawet nie, są nawet tutaj klisze, tylko są takie już zużyte, które się prześwietliły po prostu. W takim bądź razie tak wyglądają właśnie te klisze. One są z początku, troszkę inaczej wyglądają na początku. Tutaj się to wkłada. No i się robi zdjęcia po prostu. Po zrobieniu zdjęć tą stroną tutaj wychodzą gotowe fotografie. Można aparat ustawiać na różne opcje. O, tutaj się naciska. I aparat można przestawiać tutaj, ustawiać jakość zdjęć w zależności od pomieszczenia, od pogody. Można tym korygować tutaj. Akurat miałem trochę pecha z tym aparatem, ponieważ wydaje mi się, że nie działa należycie. Nie działa należycie. Robi zdjęcia, owszem. Tak wyglądają na przykład zdjęcia, które mi się udało zrobić tym aparatem. Jednak czasami właśnie zdjęcia wychodzą prześwietlone, czyli o, takie coś się pojawia, czyli nic. Albo w połowie. To jest prześwietlone akurat. Tutaj też bardzo ciemne wyszło. Tutaj akurat jeszcze w miarę dobrze. Ale czasami jest całe czarne albo całe białe. I co odkryłem w tym aparacie? Odkryłem, że warto przede wszystkim nie wolno. Tutaj jak się kupuje te puste klisze, nie wolno w ogóle ich otwierać i dawać na światło. One muszą być cały czas w ciemności, te klisze. Tak samo jak się robi zdjęcie, to warto chować światło. W momencie, kiedy się drukuje klisza, to warto zakryć po prostu dostęp światła do tej kliszy, lub teraz po wyłowaniu schować w ciemne miejsce, wtedy zdjęcia wychodzą troszkę lepsze. Jeszcze mogę dodać o tym aparacie, że jest w sumie jak na to, jest dość ciężki, czyli ciężki nie jest, ale jest odczuwalna masa tego aparatu. Ale tak naprawdę jest to fajne urządzenie, na pewno mi się przyda. Nie mam akurat tutaj dobrych klisz do tego, także nie mogę tutaj nic sfotografować. Do tego jeszcze niestety gdzieś położyłem ładowarkę. Też nie wiem, gdzie jest. I tyle mogę powiedzieć o tym aparacie, że działa, robi zdjęcia. Chociaż to nie jest tak, jak myślałem, że po prostu każde pstryknięcie mi bez problemu wywoła zdjęcia. Nie wiem, być może klisze, które były w oryginalnie, były niewłaściwe. Muszę kiedyś kupić klisze i sprawdzić, jak działa na innych. To, ale tak jak mówię, działa, funkcjonuje, to wywołuje zdjęcia. I jest wszystko ok z tym. Także można to mimo wszystko, to urządzenie polecić.